obiektywny i znaczy przyczyny, które po prostu musiały być i które są pewną konsekwencją przyjętych transformacji ustrojowych. I druga sprawa to są te przyczyny, które są przyczynami, powiedziałbym, w jakiś sposób zanim, które przyjmując, decydując się budować państwo demokratyczne, mimo wszystko mogliśmy nie popełnić. I ja myślę, że z tego sobie trzeba bardzo dobrze zdawać sprawę. Chciałbym zresztą od pierwszej grupy spraw, które powstały. I to jest, proszę Państwa, chyba to, że proces transformacyjny, proces przekształcania państwa komunistycznego w państwo demokratyczne, państwo wolnorynkowe, okazał się dużo trudniejszy, dużo bardziej złożony, niż w ogóleśmy to sobie wyobrażali, tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że tegośmy sobie w ogóle nie wyobrażali. To znaczy generalnie, to ja myślę nawet o naszych elitach politycznych, nie mówiąc już o społeczeństwie, które jednak było przekonane, no, że skoro już komunizm został obalony, to znaczy, że mamy demokrację. No to jest, proszę Państwa, absolutna nieprawda, bo tej demokracji, demokracji wolnorynkowej dzieli nas jeszcze bardzo wiele rzeczy, rzeczy, które zresztą po prostu nie dają się zrobić zwyczajnie szybko. Ja bym tutaj, proszę Państwa, wyróżnił takie pewne czynniki o znaczeniu zasadniczym. Po pierwsze, proszę Państwa, to jest w moim przekonaniu bariera świadomościowa. To jest jednak tego rodzaju sytuacja, że przemiany, które są w jakiś sposób budowane, no, można je w jakiś sposób napędzać przy pomocy aktów prawodawczych, można tak, tak wydawać, można je przedstawiać, to jednak jest po prostu skończony czas absorbowania tego nowego prawa, tego nowego porządku przez społeczeństwo. I na to nie bardzo jest wpływ, to znaczy można to robić, jeżeli się ma rzeczywiście wartościowe środki, publiczne środki masowego przekazu, jeżeli rzeczywiście ma się jasny w tym względzie program, program pewnej edukacji obywatelskiej. Ja zresztą muszę powiedzieć, że to był właśnie mój główny cel, kiedy się podejmowałem prowadzenia Radia i Telewizji. Ale muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, ta droga jest bardzo długa. Ja, proszę Państwa, tak się złożyło, że ja bardzo długo starałem się nie łączyć z żadnym ugrupowań. Ja wierzyłem, że na bazie pewnych wartości stworzonych przez Solidarność uda się ponownie ruch Solidarności w jakiś sposób skonsolidować. Stąd starałem się nie uczestniczyć w żadnych rozgrywkach, powiedzmy, koteryjnych. W związku z tym wybory moje odbywałem jako senator niezależny, niezwiązany z żadną partią, w związku z tym nie miałem możliwości korzystania ze środków masowego przekazu. W związku z tym musiałem to odbywać tą kampanię wyborczą na piechotę. Odbyłem 43 spotkania w województwie tarnobrzeskim i muszę powiedzieć, że jestem z tego bardzo zadowolony, bo jest to niezwykle interesujące doświadczenie. Myślę, że to jest jednak jedna z ważniejszych rzeczy, którym się w ostatnim czasie po prostu udało zrobić, bo z jednej strony właśnie w związku z tym osobistym kontaktem mnie się udało pewne swoje przemyślenia dotyczące przekształceń ustrojowych przekazać ludziom. Z drugiej strony byłem w stanie zorientować się, jak oni tę rzeczywistość widzą. I stąd ta moja refleksja o potrzebie czasu. Ludzie nie czytają dzienników ustaw, ludzie nie czytają monitorów. Ludzie żyją w sposób dosyć tradycyjny na temat swoich możliwości, swoich praw, dowiadują się od znajomych na ulicy, z filmów, z telewizji. To, tak to przebiega, ten proces jest spowolniony. Muszę Państwu powiedzieć, że jest zabawno, ale jak generalnie muszę powiedzieć, że po mojej kampanii doszedłem do wniosku, że ogromna ilość moich wyborców, to jest zresztą województwo o przewadze elektoratu rolniczego. 60-70% elektoratu rolniczego. Że ogromna część moich wyborców no nie do końca rozróżnia, czym się różni senator Rzeczpospolitej od pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego. I postulaty, które mi przedkładano, no w zasadzie mieściły się w zakresie kompetencji pierwszego
sekretarza, natomiast zupełnie się nie mieściły w tym, co ja mogę zrobić i jakie były moje możliwości. Więc to świadczy o tych pewnych nieporozumieniach, o nieumiejętności korzystania z tej demokracji. Ja muszę powiedzieć, że z tym zresztą wiąże się jedna z moich, powiedziałbym, większych porażek i też sobie z tego, proszę Państwa, trzeba zdawać. Mianowicie, ja jestem przewodniczącym Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. W związku z tym ja nadzoruję, jakby z tytułu Senatu, Biuro Interwencji Senatu. To jest taka instytucja, powiedziałbym, bardzo smutna, bardzo przykra, bo to jest, proszę Państwa, 20 tysięcy listów rocznie, skarg na najrozmaitsze nieprawidłowości, bardzo różne zresztą, od ludzi, którzy po prostu nie mają co jeść, po zakłady, które dyrektorzy doprowadzają do upadku, ażeby móc je taniej sprzedać, poprzez afery, poprzez wszystko. Tego jest 20 tysięcy, 20 osób załatwia te sprawy, wobec tego no, trudno jest temu w ogóle podołać. Natomiast najbardziej przykre w tym wszystkim, no to jest to, że to po prostu dociera, no to ta cała patologia, która jest. Stąd myślę, że jestem dosyć dobrze zorientowany właśnie w tych wszystkich rodzących się w kraju patologiach, no bo one tamtędy docierają. To jest dosyć, powiedziałbym, nieprzyjemna rola, ale za to wcześniej sobie z pewnych spraw zdaję sprawę. Proszę Państwa, do tego biura zaczęły napływać w pewnym momencie, to był 89 rok, sygnały dotyczące tworzenia się no, mafii, prawda, wiejskich w spółdzielniach rolniczych, w GS. I że właściwie rolnicy twierdzili, że tutaj, prawda, odbyły się wybory, jest podobna demokracja, a u nich rządzi ciągle ta sama mafia. No więc wobec tego myśmy zdecydowali, że rzeczywiście trzeba doprowadzić do ponownych wyborów. No po co w państwie demokratycznym można takie sprawy rozwiązać w ramach wyborów. Jak teraz zasiedliśmy w Senacie, nawet to była senacka inicjatywa, zażądaliśmy wyborów właśnie w tych spółdzielniach, daliśmy termin 3-miesięczny, 3 miesiące mijają, listy płyną, a co się okazuje, że wybory nie zostały przeprowadzone. My się awanturujemy, przedłużamy termin wykonania ustawy o pół roku, wprowadzamy sankcje, że czynności prawne podjęte z udziałem zarządu, które nie były wybrane, będą nieważne, no takie różne rzeczy. 6 miesięcy znowuż mija, napływają do nas w dalszym ciągu podobne sygnały, jak mafia była, tak była, jest prezes, żona prezesa, syn prezesa, zięć prezesa, księgowa i to tak trwa. No, my zawsze mamy taki zwyczaj, my spraw, które to jest bardzo trudne, bo my jednak tych spraw, wszystkie, które bierzemy, które próbujemy robić, bardzo solidnie, po prostu jedzie się tam w teren, prowadzi się rozmowy z ludźmi, wszystko badamy sprawę. I nagle się okazuje, że my jesteśmy całkowicie bezsilni. No co się okazuje? Okazuje się, że fakt jest faktem, że jest spółdzielnia, powiedzmy, gdzie jest liczące 500 osób, że jest to ogłoszony termin zebrania już tym razem, że zebranie przyszło 30 osób, że ten 30 osób to była właśnie prezes, żona prezesa, zięć prezesa księgowa i tak dalej, i tak dalej. Oczekali w drugim terminie, wybrali się. Sytuacja prawnie całkowicie niepodważalna. No w tym momencie powstaje problem, o co z tym faktem robić. No przecież nie będziemy im z Warszawy narzucać prezesu, bo to by znaczyło, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byśmy byli. Więc kwestia po prostu zachęcenia społeczeństwa do uczestniczenia, do udziału w tych procesach. Bez pełnego uczestnictwa społeczeństwa w procesach demokracji, no demokracji nie będzie, no bo demokracja z samej nazwy wiąże się z uczestnictwem społeczeństwa. Więc proszę Państwa, to są te straszliwe, ogromne trudności, że tak powiem, przesiąkania wiedzy do społeczeństwa. Cóż, proszę Państwa, mówić na temat, jak trudno jest budować kapitalizm bez kapitału, to chyba nie trzeba, to jest rzecz dosyć wszystkim jasna i oczywista. Natomiast można będzie powiedzieć o pewnych procesach gospodarczych, negatywnych, patologicznych, ale o tym będę mówił później jako o tych naszych winach przy organizowaniu tego przekształcenia ustrojowego. I proszę Państwa, jest chyba jeszcze druga sprawa kryzysu politycznego, na który patrzymy w tej chwili.
który rzeczywiście jest autentycznym kryzysem. Często się mówi, że to sytuacja, w której jest w kraju zarejestrowanych 200 partii, w parlamencie uczestniczy 20, mniej więcej, no jest sytuacją nienormalną i że w ogóle ludzie przestańcie się kłócić i w ogóle o co wam ludzie chodzi. I znowuż muszę Państwu powiedzieć taką rzecz, że społeczeństwo demokratyczne, między innymi właśnie głównie, powiedzmy, tym się różni od społeczeństwa komunistycznego, że społeczeństwo komunistyczne z samego swojego założenia było społeczeństwem po pierwsze zatomizowanym. Składało się z poszczególnych ludzi, którzy jeden drugiego mieli obowiązek się bać. Nie mieli możliwości się tworzyć żadnych form zorganizowanej obrony swoich interesów. I to była podstawowa cecha komunizmu. I w tym stanie, w stanie próżni organizacyjnej, myśmy właśnie weszli w roku 89. Ja muszę powiedzieć, że my Polacy, no byliśmy jeszcze o tyle dalej niż inne narody, że myśmy jednak mieli to doświadczenie 16 miesięcy Solidarności, co było wielkim osiągnięciem i co chyba dało nam w tej chwili jednak mimo wszystko bardzo duży handicap. I proszę Państwa, ja znowuż podkreślam, jeszcze raz chciałem do tego powrócić, że społeczeństwo, w którym nie ma struktur organizacyjnych, w gruncie rzeczy nie jest społeczeństwem, jest po prostu tłumem. I to społeczeństwo nie jest w stanie realizować demokracji, czyli nie jest w stanie realizować swoich rządów, bo nie ma ich jak realizować po prostu. I również z tego sobie trzeba zdawać sprawę, że 4 czerwca 1989 roku myśmy się w jakiś sposób w takiej sytuacji znaleźli. Proszę Państwa, bo demokracja to nie jest tylko napisanie w Konstytucji, że jest demokracja i napisanie paru aktów, które będą brzmiały mniej lub bardziej demokratycznie, ale to jest również stworzenie całej pewnej infrastruktury organizacyjnej demokracji, na którą się składają partie polityczne, które we wszystkich krajach mają po kilkadziesiąt albo kilkaset lat. To są fundacje, to są stowarzyszenia, to są jakieś grupy lobbyingowe. No, proszę Państwa, zresztą co ja osobiście uważam za podstawę demokracji, no to jest na przykład w tych Stanach Zjednoczonych tych parę lub paręnaście drobnych przedsiębiorstw prywatnych. I to jest w moim przekonaniu to, co stanowi o demokracji. To są ci ludzie, którzy o tą demokrację będą walczyli, bo ona rzeczywiście ich reprezentuje, ona reprezentuje ich interesy. No i jakże się tego nie ma, to trzeba wszystko po kolei budować. Jeżeli mamy w tej chwili 200 partii, no to tak jest, proszę Państwa. Jak komunikacja międzyludzka była zerwana, no to jeżeli mamy pewnie pojawienie, ja nie potrafię przedpolicić w tej chwili partii chrześcijańskich, ja tak wrzucam po prostu, mówię, że to chrześcijańskie, czy to innych, ludowych, każdych, prawda? No bo to się tworzyło, że tutaj jakaś grupa miała zbliżoną ideologię, tu miała zbliżoną, tu miała, nie znali się, potem stworzyli jakieś ugrupowania. No w międzyczasie ludzie są ludźmi, wobec tego narosły jakieś ambicje, w związku z tym jest cała ogromna ilość ugrupowań politycznych o bardzo zbliżonych, prawie nieodróżnialnych programach, a mimo to toczących ze sobą często niezwykle zajadłe i zacięte bajki. No, po prostu myślę, że jak będzie już bardzo źle, to ludzie to zaczną lepiej rozumieć, zaczną się mimo wszystko lepiej porozumiewać. No i nastąpi jakieś scalanie, jakaś konsolidacja według bardziej, mniej lub bardziej doprecyzowanych jednak programów. Muszę powiedzieć, i tu już przejdę do tych naszych grzechów, muszę powiedzieć, że temu rozbiciu politycznemu i tej, powiedziałbym, degrengoladzie parlamentu, to jednak o czymś takim w tej chwili można mówić, niezwykle sprzyja fatalna ordynacja wyborcza. Ordynacja, która jest ordynacją, w moim przekonaniu, bardzo złą. Dlaczego ta ordynacja jest przede wszystkim taka zła? Bo jest to ordynacja proporcjonalna. Kiedy ta ordynacja się rodziła, to był właściwie taki pomysł, że ta ordynacja stworzy, no, że ta ordynacja wyniesie te partie, pozwoli tym partiom na zorganizowanie się, da im jakieś priorytety.
tak się, proszę Państwa, rzeczywiście stało, tylko że efekt tego w tej chwili. Dobrze. Że efekt tego, proszę Państwa, w tej chwili jest taki, że właściwie parlament, Sejm, mówię o Sejmie, bo Senat jest wybierany jedna z wyborów większościowych, że Sejm, posłowie po prostu przestali być w jakikolwiek sposób związani ze swoimi wyborcami. Po prostu przestają być od nich zależni. Następuje alienacja Sejmu. Bo sytuacja, w której o tym, czy poseł zostanie posłem, w gruncie rzeczy nie decydują wyborcy, tylko decyduje jego kierownictwo partii, decyduje, na którym miejscu tego posła umieści, no powoduje ogromną zależność posłów od kierownic partyjnych i z drugiej strony całkowitą niezależność, całkowitą nonszalancję wobec wyborców. No jeżeli można zostać posłem, uzyskując 240 głosów, są takie przypadki, to jest właściwie pewnego rodzaju wotum nieufności, prawda? Zostaje się posłem, bo się miało odpowiednio wysokie miejsce na liście. No to w tym momencie dlaczego mamy się liczyć z wyborcą? Dlatego z wyborcą się po prostu nie liczy. Jednocześnie ten poseł jest całkowicie uzależniony od kierownictwa i może podlegać, w związku z tym musi uczestniczyć we wszystkich tych grach, o których mówi się, że są grami politycznymi, a ja powiadam, że to nie są gry polityczne, tylko to są pewnego rodzaju rozgrywki politykierskie. I to musi w tym uczestniczyć, bo w zależności od tego on będzie na 5. albo na 50. miejscu. To stwarza no niezwykle niezdrową sytuację, gdzie przedmiotem właśnie gry politycznej nie są problemy merytoryczne, ale zaczynamy właśnie tutaj liczyć, że jak tym damy wojewodę, to za to możemy dostać wiceministra i 15 głosów do tej ustawy, to wobec tego tamci zrobią. To zaczyna być tego rodzaju rachunek. I to zaczyna być w tym momencie obłęd. I to dotyczy właściwie praktycznie wszystkich ustaw, które w ogóle z tym nic nie mają wspólnego. Więc zdobycie się na rzetelną analizę w tym momencie procesu legislacyjnego bardzo często w Sejmie jest praktycznie niemożliwe. Proszę Państwa, i tutaj ja muszę powiedzieć, że to jest też moja przegrana, też 3 lata na ten temat mówiłem, nie miałem nigdy wątpliwości, że wybory powinny być wyborami większościowymi. To znaczy w okręgach jednomandatowych, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, tak jak to jest w Wielkiej Brytanii. Wybory takie w efekcie doprowadzają do wykształcenia się 2 partii politycznych i stworzenia było, nie było, dosyć stabilnego ustroju politycznego. No poza tym taki reprezentant jest w zupełnie jednak innej sytuacji niż poseł naszego parlamentu. Z paru powodów, że po pierwsze on jednak jest związany wolą wyborców, z którymi musi się liczyć, bo inaczej oni jego nie wybiorą. Jest niezwykle ważne. Ale z drugiej strony, jego pozycja wobec kierownictwa partii też jest dużo, ale to dużo mocniejsza. Bo na tym terenie on jest reprezentantem partii i on wygrał wybory. Jeżeli jego nie będzie, nie będzie jego autorytetu, to oni w tym okręgu te wybory mogą przegrać. I to jest niezwykle ważny mechanizm. Ja, proszę Państwa, nie wiem. Nowy projekt oczywiście również jest projektem proporcjonalnym i tu muszę powiedzieć, że właściwie wszystkie ugrupowania polityczne są zainteresowane w tym, ażeby wybory były proporcjonalne. Ja myślę, że po prostu nasze partie w tej chwili troszeczkę pozamieniały się w takie komitety reelekcyjne. No i wtedy oczywiście ordynacja proporcjonalna jest najlepsza. Ale jest to pewna patologia, którą w jakiś sposób trzeba by naprawić. Jak uważam, że generalnie należałoby dążyć do wyborów większościowych. Nie wiem, czy to jest w tej chwili realizowalne, jeżeli to zrealizować chociażby niemiecką ordynacją kompromisową, gdzie połowa mandatów jest proporcjonalnie obsadzana, połowa większościowych. No w każdym razie poszukać jakiegoś takiego rozwiązania, żeby jednak ten parlament przybliżyć do społeczeństwa. Proszę Państwa, więc to jest, że tak powiem, ten problem polityczny. No cóż, jeżeli chodzi o problemy polityczne, to musimy powiedzieć sobie jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz. Niezwykle w moim przekonaniu ważny, gorzki błąd. To była koncepcja grubej kreski. Proszę Państwa, wydawało się, przypuszczam, że takie były motywy stworzenia
koncepcji, że no, jest to jakaś koncepcja niosąca spokój. Natomiast ta koncepcja wcale nie niosła spokoju, bo w sposób sztuczny nie można spokoju wprowadzić. Natomiast ta koncepcja miała jedną straszliwą wadę, że ona po prostu w gruncie rzeczy w jakiś sposób łamała kręgosłup moralny społeczeństwa. Proszę Państwa, jest rzeczą niemożliwą i nie da się zbudować państwa, jeżeli się nie jest w stanie rozróżnić dobra i zła, rozróżnić pewnych wartości. Jeżeli się jako zasadę powiada, że czy byłeś oprawcą, czy byłeś ofiarą, jesteś taki sam i masz takie same prawa w naszym państwie, to w tym momencie powiada się, że nie ma różnicy między dobrem i złem. W tym momencie, proszę Państwa, staje się w sytuacji, kiedy zaczyna się mnożyć po prostu zwyczajne cwaniactwo. No bo i co, że ten dureń siedział w więzieniu, że ten dureń był bity, że ja sobie spokojnie przeżyłem i ja sobie spokojnie dalej przeżyję. To jest preferowanie takiej postawy. Ja szedłem na kompromisy z komunistą, teraz też będę jakoś cicho sobie żył. To jest preferowanie postawy, no właśnie, indyferentyzmu moralnego. Proszę Państwa, może to naprawdę jest naiwne, takie pojęcie westernowe, prawda, że dobro zwycięża. Ale jest to pojęcie niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa w państwie. Bo na to, żeby stworzyć państwo, to my się ze sobą musimy umówić po prostu. Państwo jest wynikiem naszej umowy, że to jest dobre, a to jest złe. I nie możemy czegoś takiego zrobić, że nam się to wszystko nagle pomyli i że nie ma rozróżnienia między dobrem i złem. I proszę Państwa, jeżeli jako nasz model gospodarczy w pewnym momencie powiada się, że pierwszy milion dolarów trzeba było ukraść i że my, budując kapitalizm, musimy po pierwsze doprowadzić do akumulacji kapitału, a pierwszy milion i tak trzeba ukraść, to proszę Państwa, sprowadza to no, wyjątkowo niezdrową i patologiczną sytuację. Proszę Państwa, bo ukraść to trzeba komuś. No czyli, ja wiem, państwu, mnie, no to każdy zaczyna trzymać tą swoją kieszeń, żeby to nie jemu ukradziono i każdy zaczyna poszukiwać, komu ukraść. No i to w tym momencie tak się zbudować państwa nie uda jednak mimo wszystko. Na dodatek jest to, proszę Państwa, oczywiste kłamstwo. Jest to oczywiste kłamstwo, bo oczywiście, że kapitalizm obrastał jakimiś tam aferami, że to, ale jednak mimo wszystko to była pewnego rodzaju patologia tego systemu, jakieś kanały padamskie, jakieś afery kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to była patologia, jednak mimo wszystko bogactwo tego społeczeństwa, które tutaj możemy oglądać, no to jednak zbudowali ci kwakrzy, czy ci Purytanie, prawda? W oparciu o co? No, o oszczędzanie, o rzetelną pracę, o powściągliwość i tak dalej, i tak dalej. Tak budowało się to bogate społeczeństwo, dokąd ono było bogate. I ja myślę, że trzeba by również spróbować dokonać u nas tej pewnej rewolucji pojęć. Że jednak musimy do tych wartości powrócić. Więc proszę Państwa, i to jest ta kwestia, że tak powiem, złamania pewnego szkieletu moralnego, pewnej hierarchii wartości, która była zbudowana w okresie Solidarności. Proszę Państwa, to również skutkuje bardzo dużym niebezpieczeństwem dla państwa. I to autentycznie, to jest kwestia bezpieczeństwa państwa, by w to wchodzi. Bo jeżeli, proszę Państwa, my przez 3 lata nie jesteśmy właściwie w stanie przeprowadzić lustracji i najwyższe stanowiska w państwie są zajmowane przez ludzi, którzy byli albo agentami, albo tajnymi współpracownikami policji lub drugiego zarządu Wojska Polskiego, to jest niezwykłe niebezpieczeństwo. Bo
proszę Państwa, to tylko Państwo nie wiedzą, albo ja nie wiem. Ale przecież musicie sobie Państwo zdawać sprawę z tego, że raz na 2 tygodnie nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszystkie dane dotyczące działań opozycji przekazywało do wspólnego systemu komputerowego do Moskwy. I tych danych, których może tutaj nie ma, tam one są na pewno. I one zostaną wykorzystane. I to jest ta metoda, którą będzie wywierać się naciski na naszych polityków, dopuszczać się szantażu, będzie się oddziaływało, naciskało. I ja myślę, proszę Państwa, że ja bym potrafił nawet pokazać przykładnik, jak to działa i kiedy to działa. I do tego my dopuścić nie możemy. Nie możemy również dopuścić do tego, ażeby gospodarkę rynkową, którą my chcemy zbudować, zastąpił komunizm rynkowy. Czyli taki system, gdzie właściwie bogacenie się ludzi nie jest wynikiem ich pracy, ich inicjatywy, tylko jest wynikiem decyzji politycznej i układu. A jednak tak, proszę Państwa, jest. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że nasze życie gospodarcze jest w dużej mierze zdominowane przez układy wywodzące się zarówno ze służb specjalnych, jak i z aparatu partyjnego. Dotyczy to przecież, chodzi o aparat partyjny, to dotyczy to banków. Jeżeli chodzi o służby specjalne, no one całkowicie, to rzecz naturalna, zdominowały przecież całkowicie handel bronią. I mamy co pół roku awanturę. Co pół roku wybucha międzynarodowa afera. Ale nie tylko. Proszę Państwa, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, gdzie nadużycia szacuje się na 9,2 biliona złotych. Rada Nadzorcza w połowie przynajmniej, jeżeli nie więcej, stanowili funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i funkcjonariusze drugiego zarządu Sztabu Generalnego. To samo dotyczy, proszę Państwa, afery ArtB. To samo dotyczy wielu afer. A można, jak się to tam dokładnie przyjrzeć, to tak to wygląda. No i proszę Państwa, na zakończenie, mówiąc o tych naszych koncepcjach gospodarczych, chciałbym może tutaj coś powiedzieć. Właściwie chciałbym trochę czasu na pytania zostawić. Proszę Państwa, więc ja muszę powiedzieć, że moje obawy w tym momencie dotyczą głównie tego, jaką ta Polska będzie, bo my w tej chwili stoimy w bardzo krytycznym miejscu. Mianowicie, kiedy my mówimy, że własność prywatna, kiedy my mówimy, że wolny rynek, kiedy my mówimy, że konkurencja, to wszystkie te hasła, które oczywiście są słuszne, nie wyczerpują i nie wyznaczają kierunku rozwoju państwa polskiego do końca. I zgodnie z tymi trzema parametrami, o których mówimy, możemy z równym powodzeniem zbudować demokrację wolnorynkową, jak na Zachodzie, i z równym powodzeniem możemy zbudować autokrację typu latynoamerykańskiego. Te same, jest też własność, jest też inicjatywa, jest też rynek. Na czym polegają tutaj różnice? Proszę Państwa, ja myślę, że przede wszystkim one polegają na jednej rzeczy, że w demokracji mamy do czynienia z bardzo szeroką klasą średnią. I nawet niezależnie od wszelkich różnic w dochodach czy w stanie posiadania w społeczeństwie kapitalistycznym, społeczeństwo to jest akceptowane, ponieważ jest bardzo duża klasa średnia i powszechna w gruncie rzeczy dostępność do tego kapitalizmu. Ten kapitalizm jest powszechnie dostępny. Słuchaj, jednak to mimo wszystko, ludzie, którzy pobyli trochę w Stanach Zjednoczonych, jeśli wracają, to mówią, że jednak mimo wszystko jest to kraj, jeżeli oczywiście jest tysiące okazji, żeby się stoczyć, ale jeżeli pracujesz najpierw 10 albo 14 godzin, to potem masz samochód, potem za parę lat masz mieszkanie, potem za parę lat. Jeżeli nie ulegniesz temu, jest to niezwykle męczące, ale w
tym momencie ta twoja kariera ciągle idzie do góry. To jest jazda może na rowerze, ty się nie masz prawa tutaj zatrzymać. Tym niemniej ty jedziesz w określonym kierunku. Ja myślę, że to jest cała atrakcyjność systemu kapitalistycznego. I to jest właśnie ta szeroka klasa średnia, bo to jest właśnie te miliony przedsiębiorstw. To są miliony ludzi, którzy w jakiś sposób zainteresowani są w operowanie majątkiem, pieniędzmi na przykład. Oni wszyscy uczestniczą w procesie gospodarczym. To jest bardzo szeroka warstwa. Oczywiście istnieją również pewne elity gospodarcze, które to wszystko w jakiś sposób koordynują. I czym, proszę Państwa, różni się od tego system, autokratyczny system latynoamerykański? No, proszę Państwa, właśnie na tym, że następuje akumulacja kapitału w rękach niezwykle wąskiej grupy, kosztem ubożenia całego społeczeństwa. Proszę Państwa, taki system nie może pozostać systemem demokratycznym, bo nie ma żadnego powodu, ażeby te masy społeczne ubożejące z dnia na dzień miały w wolnych wyborach opowiadać się za takim systemem. Wobec tego, żeby taki system istniał, są dwie możliwości. Po prostu albo się to społeczeństwo bierze za mordę, albo to społeczeństwo jest silniejsze i rozwala taki system. I dlatego systemy autokratyczne w Ameryce Łacińskiej są na tyle niestabilne. No i my, proszę Państwa, stoimy w tej chwili przed tym dylematem. Czy kosztem ubożenia społeczeństwa my nie zamierzamy, aby zbudować wąskiej, w dużej mierze opartej o starą nomenklaturę, grupy kapitałowej, która będzie rządziła krajem. I to jest ten zasadniczy moment. Ja muszę Państwa w jakiś sposób zmartwić, ale to się staje coraz bardziej prawdopodobne. Muszę Państwu powiedzieć, że o ile udział środowisk postnomenklaturowych właściwie w roku, powiedzmy na początku tego roku, był jednak mimo wszystko malejący. Myśmy już niestety mogli mówić o tworzeniu się nowej klasy również z udziałem kręgów postsolidarnościowych. Ja muszę powiedzieć, że po 4 czerwca i wielkim sukcesie obalenia rządu Jana Olszewskiego w tej chwili zagrożenie układem, w szczególności układem gospodarczym wywodzącym się z kręgów starej nomenklatury jest absolutnie poważne. I rzeczywiście mamy do czynienia w tej chwili z rozrostem wpływów. Ja, proszę Państwa, nie mówię środowisk lewicowych, ja ten termin po prostu bardzo nie lubię. Uważam, że jest to termin całkowicie nieprecyzyjny i w ogóle nic w warunkach naszych przemian nieznaczący. Ale po prostu środowisk postkomunistycznych. Proszę Państwa, jeszcze pewnie wiele rzeczy mógłbym Państwu powiedzieć, ale ja myślę, że już resztę odpowiem Państwu na pytanie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niepodległością i z tą demokracją. W związku z tym mam pytanie. Pan tak często używa tego słowa demokracja. Czy nie zastanawiał Pan się nigdy, że to, co się nazywa demokracją, jest największym politycznym oszustwem XX wieku? Proszę Pana, zastanawiałem się i to bardzo głęboko. Doszedłem do dokładnie przeciwnego. Doszedłem do wniosku, że wszelkie pomysły autokratyczne, budowanie wszelkich autorytetów, które miałyby rządzić, jest właśnie tym największym oszustwem, które zbudowało Hitlera, które zbudowało Stalina, które może zbudować jeszcze parę osób. A nie może być republika zamiast demokracji? Ja to już musielibyśmy bardzo szczegółowo omówić, co Pan rozumie przez republikę. Może rozumiem to samo, nie wiem. Proszę uprzejmie, następne pytanie. Czas był Pan właśnie tą osobą niezależną i w pewnym momencie przyłączył się Pan do ugrupowania polityków, którzy w zasadzie skompromitowali się nieudolnością. Bez względu na to, jakie racje przyświecały temu, gabinet Pana Olszewskiego, Pan Olszewski z Maciewiczem wykazali się po prostu jako politycy nieudolni. Ciekaw jestem,
ciekaw jestem właśnie, jaka była przyczyna pana właśnie, jaka intencja. Dlaczego pan w tym momencie dołączył do drużyny właściwie słaby? Proszę pana, no po pierwsze, oczywiście, skoro się dołączyłem, to nie mogę podzielać pańskiego poglądu, że rząd Olszewskiego był rządem nieudolnym. Ja sądzę, że było jeszcze parę rządów, powiedzmy sobie, bardziej nieudolnych, o których się mówi, że były wyjątkowo udolne. Na przykład bardzo ciekawe jest, że kiedy Jan Olszewski obejmował rząd, no, panowała gigantyczna panika, jak na to w ogóle zareaguje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I całe społeczeństwo straszono. No, że takiego Olszewskiego ten Międzynarodowy Fundusz w ogóle Walutowy w ogóle nigdy nie jest w stanie uznać. I w ogóle nie powiedziano ludziom, że ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy to zerwał stosunki z Polską za czasów premiera Bieleckiego i nawiązał stosunki z Polską za czasów premiera Olszewskiego. I taka jest też, proszę pana, prawda. Jeżeli my mówimy o tej nieudolności, też trzeba sobie, proszę pana, ja wiele rzeczy mógłbym również na temat rządu Olszewskiego powiedzieć. Ja mówię po prostu o tej nieudolności w tym sensie, że zdali się po prostu wymanewrować, wyeliminować z gry. Proszę pana, my inaczej rozumiemy po prostu grę. I tu jest ta cała różnica. Wie pan, to się czasami tak zdarza, że jeden gra w szachy, a drugi gra w tupaka. To jest, wie pan, w tym momencie rzeczywiście gra zaczyna być niemożliwa. Tu trzeba tak doprecyzować, o co nam chodzi. W każdym razie, kończąc tą myśl, ja chciałem powiedzieć, że nasza mało osób, że istniała ogromna kwestia deficytu budżetowego w roku 92. Walka o to szła, było powiedziane 5%, ani grosza więcej, ani grosza mniej. No, wysokie autorytety funduszu i Ministerstwa Finansów tak to ustawiły. Proszę państwa, przez 5 miesięcy rządów Jana Olszewskiego deficyt budżetowy był wykonany tylko w 20%. To proszę sobie policzyć, na 5 miesięcy, bo 65 bilionów na cały rok, to na 5 miesięcy wypada około 30 bilionów, z tego wykonano w deficytu 20%. To jest około 6 bilionów, czyli oszczędności z tego okresu wyniosły 24 miliony. I to się w jakiś sposób owocowało gospodarkę. No i pana zaczął się ten muchotłuch, prawda? I już na jesieni musieliśmy deficyt zwiększyć do 87. I czy on się utrzyma na tym poziomie? Pewnie zostanie również. Nie, przepraszam, utrzymał się deficyt, tak byśmy nie, bo nikt nie kupił tych obligacji. Więc tak te sprawy wyglądają. Więc tutaj te oceny są rzeczywiście, no trzeba bardzo głęboko w to wejść i bardzo głęboko to zobaczyć. Proszę pana, co do samej gry. No mnie się wydaje, że tu ta gra dotyczyła pewnych po prostu pryncypiów, które były niezbędne do zrealizowania. Proszę państwa, ja naprawdę nie uważam, że lustracja jest czołowym zadaniem, które trzeba przeprowadzić. Natomiast twierdzę, że nie jest możliwe budowanie państwa, jeżeli się tego nie zrobi. I to tak to wygląda. Taki jest porządek. Niemożliwe są przemiany demokratyczne, przemiany gospodarcze, niemożliwe są przemiany polityczne, jeżeli się tutaj nie podejmie pewnych kroków. No proszę państwa, przecież to jest z punktu widzenia budowy państwowości już po prostu dziwactwo, zwyczajne dziwactwo. Bo nie ma na świecie państwa, w którym by taka ustawa nie funkcjonowała. No zobaczcie państwo ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych. Ustawa 9835 i 9450. Weźcie państwo ustawodawstwo Wielkiej Brytanii, procedura PV. Weryfikacji osób zajmujących czołowe stanowiska. To jest po prostu to, co my proponujemy. No to jest no niezwykle subtelne i niezwykle eleganckie odpowiedzi. Przecież tam są inwigilacje się dopuszcza i przesłuchiwanie się dopuszcza i stosowanie aparatu wykrywacza kłamstw, prawda? Wchodzi się w życie prywatne, alkoholik, niealkoholik, upodobania, wszystko jest przedmiotem badania. No bo my na miłość boską wybieramy ludzi zupełnie wyjątkowych na zupełnie wyjątkowe stanowiska. I to nie każdy tym stanowiskom może sprostać i tego rodzaju warunki powinny być postawione. I ja myślę, że
No tu był, proszę pana, ten pomysł. Można było tego nie ruszać. Można było robić. Albo można było to zrobić. Może po prostu w tych wszystkich krajach, coś pan powołał, to najpierw się lustruje, a potem się wybiera. U nas zaistniała odwrotna sytuacja. Proszę pana, nie moja wina. Nie moja wina. Ja przepraszam bardzo, w Senacie w czerwcu 91 roku przeprowadziłem uchwałę Senatu, ażeby wszystkie osoby kandydujące na senatorów miały obowiązek złożenia danych dotyczących swojej współpracy z organami i swojej przynależności. I zaapelowaliśmy do Sejmu i do rządu, ażeby taką procedurę przed wyborami 91 roku przeprowadzić. Nie odpowiedział nam na to ani rząd, ani Sejm. Dziękuję uprzejmie. Następne pytanie panu Sobosu. Panie senatorze, w dzisiejszym nowym dzienniku, czyli wydanej sobotę niedziela 30-31, jest taka informacja. Pełnomocnik polskiego rządu w Nowym Jorku. Bardzo się pomocnikiem od prywatyzacji polskiego rządu w Nowym Jorku, jak donosi nowy dziennik z panem doktorem Jerzym Tejman i co tutaj czytamy. Doktor Tejman zaprezentował polski program masowej prywatyzacji, w wyniku którego ma zostać sprywatyzowany 600 wybranych przedsiębiorstw państwowych, a milion Polaków staną się nie ich współwłaścicielami. Nie otrzymają oni jednak dolarów z akcji konkretnych firm, ale udziały w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym zarządzanym przez zagranicznych specjalistów. Bardzo przepraszam, ale to chyba jest jakaś pomyłka. Już mieliśmy w Polsce jednego specjalistę, panie senatorze, profesora amerykańskiego ekonomii, znanego właśnie od doprowadzania do latynamizacji krajów, które prowadzą swoją politykę ekonomiczną. Co pan profesor sądzi na temat, pan senator sądzi na temat tej wypowiedzi? Była to oficjalna widocznie wypowiedź, 100 osób było, jak podaje dalej na godzinę na spotkaniu z pełnomocnikiem na ten temat. No, ja bardzo źle sądzę. Bardzo źle na ten temat sądzę. Natomiast jest to po prostu prawda. Rząd przedłożył ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, którą nazwano ustawą o powszechnej prywatyzacji, która w zasadzie tworzy około 20 takich Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, przydzielając im co najlepsze przedsiębiorstwa. Tworzy przy tym rady nadzorcze, w skład których mogą wchodzić również osoby zagraniczne. Ale myślę, że nie tu jest problem, że raczej chodzi o osoby krajowe, bo to są dobrze płatne stanowiska, tak w granicach kilkudziesięciu milionów. Natomiast obywatel, który najpierw w projekcie było 300, w tej chwili zdaje się jest milion, ja szczegółów już ten projekt ewoluował, wpłaca i za to dostaje taki atestat, może właśnie on będzie uczestniczył w tej prywatyzacji. No, z tego tytułu atestatu nie jest jeszcze w ogóle ani akcjonariuszem, ani niczym. Wobec tego, proszę państwa, w moim przekonaniu, no jest to oszustwo w gruncie rzeczy, no na miarę po prostu GPS. Proszę państwa, bo o jakiej własności tu można mówić? Własność polega na tym, że się albo tym zarządza, jeżeli się jest akcjonariuszem, no to w tym momencie ma się wpływ na przykład na wybór Rady Nadzorczej, a nie Rada Nadzorcza jest mianowana jednoosobowo przez ministra przekształceń własnościowych. To jest wpływ na zarządzanie. No a drugie to jest uzyskiwanie tej dywidendy. I tu ja muszę państwu powiedzieć, że ja po prostu, gdyby ci ludzie dostali jakąkolwiek dywidendę, to tego, kto by tą dywidendę płacił, ja bym po prostu uznał za zbrodniarza, bo przemysł polski jest w tej chwili w takim stanie, że właśnie wszystkie pieniądze z zysku, jakie są uzyskane, powinny być przeznaczone na inwestycje. Z tego przez 10 lat nie ma ani dywidendy, ani żadnego rządzenia. Proszę państwa, to jest no dokładnie ten sam stosunek. Ja nie wiem, jak państwo się czują właścicielami PRL-u, ale to jest mniej więcej dokładnie ta sama relacja. I utrzymywanie, że mamy tutaj do czynienia z powszechną prywatyzacją, jest po prostu oszustwo. Doktor Langer, ja pytam. Proszę pana, pan senator mówił o liczeniu się z wyborcami. Co pan sądzi o tym, że rząd się sprzeciwia głosowaniu na temat zmian w prawie do aborcji? Żeby wyborcy mogli zdecydować,
czy się utrzyma prawo do aborcji, czy nie? Proszę pana, to nie rząd, tylko parlament. Czy parlament? Parlament. To parlament. I uważam, że to jest bardzo źle. I uważam, że to jest po prostu bardzo źle. Ja, proszę państwa, nie jestem miłośnikiem demokracji bezpośredniej, typu, powiedzmy sobie, szwajcarskiego, gdzie każdą rzecz poddaje się powszechnemu referendum. To uważam, że są rzeczy specjalistyczne, na temat których ludzie generalnie nie bardzo mają wyrobione zdanie. Zresztą wystarczy zrobić ankiety, żeby się zorientować, jaka jest ilość odpowiedzi, nie mam zdania, prawda? Ale są tematy, które rzeczywiście dla ludzi są interesujące i są sprawy, w których ludzie chcieliby się wypowiedzieć. Na pewno do tych spraw należała ustawa antyaborcji. I czy społeczeństwo według sondaży się sprzeciwia zmianom w prawie do aborcji? No częściowo tak, no więc należałoby, to, proszę pana, rozstrzygnąć właśnie poprzez referendum. Ja uważam, że jest poważny błęd ze strony parlamentu, się na to nie przeszło w głosowaniu. Proszę następne pytanie. Proszę pani. Czy pan senator nie uważa, że jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, to ono jest niezwykle zmaterializowane i że jednym ze środków, który można poprawić sytuację tego społeczeństwa, jest prawo, bo dotychczas Polacy nie przywiązują uwagi do prawa konkretnie, a jednak te kraje, które pan, o których pan mówił, na przykład Anglia, została uratowana przez nowe ustawodawstwo w połowie XIX wieku. Jeżeli pan weźmie Amerykę, ja myślę, że pan może trochę jest optymistycznie nastawiony na sytuację amerykańską i możliwości polityczne. Ja głosuję tutaj od 1957 roku i zamiast lepiej wydaje mi się, że to wygląda czasami dużo gorzej, że zainteresują się ludzie, którzy nie bardzo się orientują w projekcie, dlatego że jest napór ludzi kompletnie niezorientowanych politycznie, którzy myślą wyłącznie o tym, co oni otrzymają od państwa. I tu jest zawsze tak, że nie to, co ja mam dać, tylko co ja mogę dać. Proszę pani, ja się nie mogę z panią zgodzić, że to nasze społeczeństwo jest społeczeństwem zmaterializowanym. Ja się z tym nie mogę zgodzić. Jestem się z panią w stanie zgodzić, że jest to społeczeństwo, które, o którym się mówi, że ma stosunek roszczeniowy. I coś w tym, proszę państwa, na pewno jest. Bo przecież cały proces komunizacji generalnie polegał na tym, że państwo zabierało wszystko, po czym ci dawało. Wobec tego, jak ci państwo dawało, no to ty musiałeś od tego państwa brać i od tego państwa żądać. I oczywiście taki nawyk, proszę państwa, jest. Ale proszę państwa, te sprawy mają również dużo głębszy charakter. Te sprawy mają również, dotyczą również, proszę państwa, pewnych stosunków własnościowych. Bo my, proszę państwa, do różnych spraw mamy jeszcze ciągle stosunek komunizmu. Proszę państwa, dla mnie takim szokującym elementem, z którym właśnie nic nie zrobiono dotychczas i chyba nic się w najbliższym czasie nie zamierza zrobić, to jest, proszę państwa, sprawa rent i emerytur. Proszę państwa, w tej chwili renty i emerytury obciążają budżet państwa i są traktowane w gruncie rzeczy jako pewnego rodzaju forma socjalnej opieki państwa nad ludźmi. Proszę państwa, ale jest to dokładnie komunistyczny sposób widzenia tego zagadnienia. Bo proszę pani, jak ja pracuję od 1964 roku, to co miesiąc potrącano mi 40% moich poborów, w tej chwili już jest 43, z bezrobociem 45, a dochodzi do 47% poborów i przeznaczano to na fundusz emerytalny. Czyli jeżeli by to gdzieś wpłacić, jeżeli by to skapitalizować, to osiągając wiek emerytalny,
My mamy całkowicie zapewnione, spokojne życie. Tak jak jest zresztą na całym świecie. Co się stało? Pieniądze zostały odprowadzone do budżetu. Pieniądze zostały odprowadzone do budżetu. Budżet pieniądze wchłonął, tośmy wybudowali rurociąg, tam żeśmy coś posłali i tak dalej, i tak dalej. Państwa, i tu jest problem, my mówimy o prywatyzacji, no my również musimy powiedzieć, pamiętać, że to państwo polskie to ma nie tylko pewne aktywa, które można sprzedać, podzielić i rozdać, ale również powstaje problem, co zrobić z tymi pasywami, z tym zadłużeniem zagranicznym. Ale o tym wszyscy myślimy. Ale co zrobić z zadłużeniem u własnych obywateli? Bo to państwo jest zadłużone u własnych obywateli. Na to trzeba troszeczkę państwo liczyć również. To jest podstawowa zasada. No przepraszam bardzo, państwo ode mnie wzięło tyle pieniędzy, policzmy to. Jak już się liczymy, jak już żeśmy weszli w wolny, jak już weszli w kapitalizm, to policzmy to, ile się w tej chwili tej emerytury czy renturę. Niestety, jest to bardzo trudny problem, bo to państwo rzeczywiście nie ma. Co z tym faktem? No ja myślę, że na przykład teraz zamiast tworzyć narodowe fundusze inwestycyjne i tworzyć fikcyjną własność jakiegoś tam powszechnego akcjonariatu, no może by na przykład stworzyć z 600 najlepszych przedsiębiorstw fundusz emerytalny. No niech one może na te emerytury pracują i może odłączyć się wreszcie od budżetu państwa. Jak bardzo ciężko je to rzeczy wyjaśnić. Ja bardzo konieczne uważam, stronę ekologiczną Polski, to jednak, zadając panu pytanie, miałam na celu to, że w tej chwili Polska nie ma odpowiedniego prawa. Nikt się nie zajmuje konstytucją, nikt nie stara się tego zorganizować. Odpowiedni sposób, to społeczeństwo idzie swoimi torami bez przewodnika. Wiem, proszę pani, ja akurat tym się akurat zajmuję, bo to jest, jestem Komisja Praw Człowieka i Praworządności, wobec tego to jest to tak powiem, moje główne zmartwienie, bo proszę pani, tu jest bariera prawa. Jest jeszcze jedna bariera, która nas dzieje, to jest bariera prawa. To jest, proszę pani, 10 tysięcy aktów normatywnych wydanych w okresie komunizmu, podporządkowanych doktryny komunistycznej i podporządkowanych interesom określonych grup i określonych wręcz państw. I teraz, kiedy myśmy przyszli do tego parlamentu, dla nas nie ulegało wątpliwości, że my musimy rozpocząć budowanie właściwie nie prawa, tylko budowanie całego systemu prawnego. Myśmy to wyobrażenie mieli, a żeby budować system prawny, to trzeba konstytucja, ordynacja wyborcza, ustawa o skarbie państwa i tak dalej, ta hierarchia ustaw, tylko trzeba w jakiś sposób zbudować. Problem jest tylko taki, że od tego czasu myśmy zaczęli po prostu działać w sposób doraźny. A tu nauczyciele nie mają emerytur. To nauczycielom trzeba przedstawić w tej ustawie to na tamto. Tu w wojsku się dzieje to. Tu trzeba zreformować jakoś policję. I takie nowelizacje jedna za drugą zapełniają nam cały czas. Parlament w tej chwili działa w gruncie rzeczy jako pewnego rodzaju pogotowie legislacyjne. Proszę państwa, 200 kilkadziesiąt ustaw rocznie. No to jest przecież obłęd. Nikt tak nie pracuje. Bez tego to prawo się tworzy. Tylko ja wcale, proszę pani, nie ręczę, że jest to dobre prawo. Bo jest to prawo, które ulepsza, właściwie bazuje na starym prawie, wyrosłym komunizmie, wprowadza nowe wartości, nowe pojęcia, nowe formy organizacyjne i tworzy całe ogromne dziedziny dziur. Poza tym jest bardzo skomplikowane, złożone, bardzo często fakultatywne, przekazujące decyzje w ręce biurokracji. Jest to po prostu złe prawo. Z tym się trzeba zgodzić, że jest to złe. Może, ja myślę, że w tej chwili, jeżeli dekrety wejdą, no to ja myślę, że może byłaby to okazja, żeby w tym momencie parlament podjął, że tak powiem, podstawowe, takie gruntowne studia nad systemem prawnym. Prace nad konstytucją trwają i niestety właściwie nie trwają. Proszę, następne pytanie. Panie senatorze, tysiącletnia historia naszego kraju wykazała, że w tym tysiącletnim czasie były najróżniejsze systemy, najróżniejsze partie. Pozostał
zawsze ten sam naród. W okresie 40-lecia komuny, PRL-u, wyniszczono kulturę polską, osobowość polską, gospodarkę polską. System polityczny był taki, jaki był narzucony. Mam do pana pytanie. Czy w okresie tym tak krótkim, po obaleniu komunizmu w Polsce, pan, będąc pierwszym lub którym z rzędu premierem, byłby pan w stanie, proszę pana, ten proces tak szybko przeprowadzić? Uprzejmie pana proszę o własne zdanie, bo wie pan, działając w tej chwili w partii Olszewskiego, wszedł pan do opozycji. Proszę pana, może pan nas emocjonalnie ustawiać do tego myślenia. Proszę jednak o rzeczywiste, realne myślenie, czy pan jako, załóżmy, premier, byłby pan w tym czasie ten proces, proszę pana, do stabilności prowadzić. Prawa przede wszystkim. Jeśli można powołać się pana na tysiącletnią historię, może ja tutaj jeden mały, dosłownie fakt. Po powrocie Piłsudskiego z Magdeburga ordynacja wyborcza została przygotowana w ciągu 10 dni. Sejm został zwołany w ciągu 2,5 miesiąca ustawodawczych. Mała konstytucja w 10 dni później, dokładnie 20 lutego 1919 roku. Proszę uprzejmie. Ale te wszystkie były dobre. Wyraźnie lepsze niż dzisiaj. Proszę pana, po 3 latach, jeżeli porównamy okres, Polska była po podpisaniu układu z Rosją o zwycięskiej w wojnie, nie było żadnego materiału, na który można by się opierać. To nie wątpię. Proszę pana, więc odpowiadając, ja właśnie odpowiedziałem w jakiś sposób panu na pańskie pytanie, ponieważ ja twierdzę, że rzeczywiście stoimy przed bardzo trudnym problemem. Przed problemem w gruncie rzeczy transformacji ustrojowej, który praktycznie, jeżeli nam się to uda, będzie trwał 15-20 lat. Mniej więcej w takiej perspektywie czasowej to trzeba widzieć przede wszystkim. Natomiast, ja może jeszcze dokończę, dwa zdania mam jeszcze do powiedzenia. Natomiast można w tym kierunku prowadzić w sposób bardziej udany, w sposób mniej udany. Można to robić lepiej lub gorzej, można tej drodze się wręcz cofnąć. Ja tylko chciałem państwu powiedzieć jedną rzecz, że my jesteśmy zobligowani czymś niezwykle ważnym, bo ja uważam, że mamy zupełnie wyjątkową w tej chwili koniunkturę międzynarodową, kiedy Niemcy rokrocznie muszą 200 miliardów marek wkładać w odbudowę NRD i kiedy Rosjanie przez najbliższy okres czasu będą mieli takie zamieszanie, że muszę powiedzieć, że ja optymistą jestem tylko wtedy, kiedy wracam z Moskwy. I proszę państwa, i to jest tych 5-10 lat, które mamy czasu na skonsolidowanie państwa. I ten czas musi być wykorzystany. I to jest ten podstawowy problem. Czy potrafilibyśmy lepiej? Trzeba by porównać programy. Trzeba by programy, proszę pana, po pierwsze stworzyć. Bo ja mogę panu powiedzieć, że w moim przekonaniu w tej chwili właściwie rząd nie dysponuje programem, jeżeli można w tej sytuacji mówić o rządzie. To mamy do czynienia z pewnego rodzaju no całkowicie eklektycznym zlepkiem poszczególnych organizacji w sprawie ministra, wiceministra, wojewody czy rządnika. I nie jest właściwie możliwe stworzenie w tym układzie partyjnym, twórczego, rozwojowego programu, czego najlepszym dowodem jest budżet na 93 rok, który w ogóle się właściwie nie poddaje dyskusji, bo jest to po prostu całkowita paska. Proszę pani pytanie. Chciałam nawiązać do problemu ordynacji wyborczej, ponieważ jest to sprawa, która mnie interesuje od chwili wyborów, pierwszych demokratycznych wyborów parlamentu. Wtedy pojawiły się takie głosy w prasie, pojedyncze niektórych polityków, którzy twierdzili, że następstwa tej ordynacji wyborczej, która została przyjęta, będą bardzo ujemne. I to jest widoczne w tej chwili na odległość i z bliska, że praca parlamentu bardzo cierpi z tego z powodu wielopartyjności, że to opóźnia znacznie proces reform legislacyjnych i wszystkie inne działania parlamentu,
powoduje skłócenie polityków, sprawy wychodzą na zewnątrz i przyczynia się to do wyrabiania nam swojej opinii także na Zachodzie. Więc z nadzieją czekałam na to, że zostanie zmieniony ten system wyborczy, ordynacja wyborcza. I dziś dowiedziałam się od pana senatora, że jednak nie. I czytałam już wcześniej w gazecie także wzmiankę związaną z pańską wypowiedzią na ten temat. Jest to coś, co mnie osobiście bardzo zmartwiło i chciałam zapytać, czy, znaczy sądzę, że oprócz pana senatora jest więcej osób w parlamencie i w senacie, które są tego samego zdania, że ta wielopartyjność jest wielką przeszkodą do skutecznej, dobrej pracy Sejmu. Wobec tego, ja wiem, że także wielopartyjność jest przyczyną tego, że nie zmienia się w sposób istotny tej ordynacji, która jest obecnie opracowywana. Wobec tego, kto i jak mógłby wpłynąć na to, żeby jednak została ona zmieniona? Jak, co sądzi na ten temat pan senator? Czy nie można byłoby zainteresować społeczeństwa tą sprawą, bo to przecież dla nas, dla zwykłych szarych ludzi ma być ta zmiana na korzyść, a nie dla polityków, którzy chcą pozostać u władzy. Czy nie należałoby zainteresować całego społeczeństwa tą sprawą, tak jak sprawą aborcji zostało ono zainteresowane i huczy cała Polska na temat aborcji? Czy nie można byłoby w takim razie spowodować, żeby środki masowego przekazu i wszyscy zainteresowani do tej pory tą sprawą tak ją nadali jej taki bieg i taki rozgłos, aby cała Polska na ten temat mówiła. I wtedy może moglibyśmy się spodziewać innej ordynacji wyborczej. Tak wiele wszak od niej zależy, sprawy ekonomiczne i wiele innych, nie będę tu wymieniać. Ale ponieważ społeczeństwo w swojej szerokiej masie nie jest zorientowane tak dobrze jak parlamentarzyści co do tego, jakie znaczenie ma nowa ordynacja wyborcza, więc należałoby społeczeństwo w ten temat wprowadzić, dokładnie pouczyć, ile od tego zależy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, sprawa nie jest, to znaczy sprawa jest po pierwsze gorsza niż pani sobie nawet wyobraża. Bo jeszcze mamy dalszą konsekwencję ordynacji proporcjonalnej. Że ordynacja proporcjonalna, społeczeństwo jako takie tej ordynacji nie akceptuje, bo tej ordynacji nie rozumie. Wobec tego ta ordynacja jeszcze obniża frekwencję. W związku z tym w kolejnych wyborach parlamentarnych może być wybory zrobione przez 20 albo 30% ludzi. Na dodatek, powiedzmy, z dużo lepiej zorganizowanym elektoratem komunistycznym i bardziej zdyscyplinowanym. I wtedy może się powtórzyć w ogóle kasus liderski. Więc ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna. Sprawa nie jest taka prosta, bo rzeczywiście wszystkie ugrupowania, zresztą powiedziałbym, my tą sprawęśmy bardzo szeroko w Ruchu dla Rzeczpospolitej omawiali i my projektujemy wystąpienie właśnie z tą sprawą do społeczeństwa. Ale ta sprawa wcale nie była taka jasna, bo z punktu widzenia kierownictwa partyjnego, które organizuje jakiś ruch, jest to sytuacja najwygodniejsza i najlepsza, ponieważ trzeba zwrócić uwagę na to, że środki masowego przekazu w Polsce są zdecydowanie w tej chwili środkami partyjnymi, a partie są zainteresowane w takiej ordynacji, więc tego nie bardzo jest jak to zacząć. No po prostu można na spotkaniach zacząć zbierać podpisy, bo właściwie nie przypuszczam na przykład, żeby z tymi takie koncepcje dało się przepchnąć w najbardziej poczytnych gazetach, takich jak Gazeta Wyborcza, czy no te gazety, które w ogóle są czytane. Bo one podlegają pewnym tym, wcale nie będą usiłowały tego popierać. Więc to jest źle, bardzo źle. Proszę następne pytanie. Panie senatorze, sprawa lustracji i dekomunizacji. Czy później, bo pan się styka na co dzień z tym, bardzo cenię, przepraszam, jestem wydawcą Kuriera, tygodnika w Nowym Jorku. To się też sprawy jakby stale słyszy od naszych czytelników w listach, w rozmowach bezpośrednio. Zaniepokojenie, oczywiste zaniepokojenie tą sytuacją, o której pan wspominał, a szczególnie pytania jakby się, czy ten Sejm w obecnym składzie jest możliwy, że jest możliwe, żeby ten Sejm wydał uchwałę, tak jak poprzednio, względnie ustawę,
lustracji. Również czy, jeżeli się w tej chwili członka Związku Narodowo-Chrześcijańskiego, chrześcijańsko-narodowego, desygnowanego tam jakby, i to w radze ministra trzeba zawieszać za spolegliwość i oczywistą jakby współpracę z tymi, przeciwko się to toczy. Myślę o panu Dyce, prawda, i o panu. To gdzie jest gwarancja, że nawet będzie zrobiona dobrze ustawa, ona zostanie przeprowadzona, ona zostanie wykonana, bo ustawa to jeszcze nie wszystko, trzeba ją dalej wykonać. Jeżeli ci ludzie, którzy no z tego bardziej, najbardziej prawicowego, jakby nie zdają egzaminu i trzeba w taki drastyczny sposób, jak jego usuwać. Również sprawa dekomunizacji. Czy jest, jak panowie widzicie to, senatorzy, czy jest to możliwe w praktyce przeprowadzenie w OUP, w milicji, w prokuraturze, czy też praktycznie to nie jest na tym etapie teraz jeszcze, no bo doszłoby do dezorganizacji systemu państwowego. Proszę pana, więc ja muszę powiedzieć, że w tym parlamencie to napotyka na straszliwy opór. Myśmy w wyniku uchwały Sejmu z 28 maja, która domagała się ujawnienia agentów zajmujących wysokie stanowiska i potem przedstawienia przez ministra Macierewicza materiałów dotyczących, które były w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotyczących agentów wśród najwyższych stanowisk. Powstał w tym momencie bardzo silny spór, który doprowadził do upadku rządu Jana Olszewskiego. Natomiast 62 osoby plus dwie właściwie nic się z tą sprawą nie dzieje. Muszę państwu powiedzieć, że to jest też dosyć zdumiewające, że nic się z tą sprawą nie dzieje i nikt się właściwie nie poczuł tym właściwie w jakiś sposób dotknięty. Proszę państwa, bo są w tej chwili drogi prawne, żeby takie sprawy sprostować. Jeżeli ktoś się czuje poszkodowany, to jest, obowiązuje w Polsce na przykład kodeks cywilny, chroniący dobra osobiste osoby w artykule 23, 24. Właśnie każda osoba, która się znalazła na tej liście podanej przez pana Macierewicza, mogła domagać się sprostowania, występować przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych o sprostowanie akt, jeżeli tak, to by ich nie było. Takich spraw żeśmy nie mieli, sprawa jest, że tak powiem, wcierana w ścianę. Natomiast my w Senacie w związku z tym przygotowaliśmy ustawę lustracyjną. Ja jestem referentem wyznaczony przez Senat na referenda tej ustawy. Muszę powiedzieć, że jestem przez Sejm traktowany w sposób, powiedziałbym delikatnie mówiąc, nonszalancki, bo nie jestem zapraszany na posiedzenie komisji sejmowej, które ustawę rozpatruję. A jest to, proszę pana, w moim przekonaniu bardzo dobra ustawa. I proszę pana, nie dlatego, że ona jest albo bardzo restrykcyjna, albo bardzo liberalna, tylko że jest to ustawa, która ma bardzo dobrą konstrukcję legislacyjną. Tym się różni od ustaw poselskich, które były pisane na kolanie i podpisane przez 15 posłów, że myśmy w trzech komisjach konstytucyjnej, praw człowieka i inicjatyw ustawodawczych odbyli 7 posiedzeń i 2 posiedzenia plenarne Senatu, żeby to wreszcie przyjąć. I Senat to przyjął, tę ustawę. Senat przedstawił to Sejmowi jako swoją inicjatywę ustawodawczą. Jeżeli tu nie jest problem, nie chcę wchodzić w to, czy ona jest szczególnie represyjna czy nie, czy ona jest bardzo liberalna, czy bardzo rygorystyczna, bo po prostu jest to ustawa konsekwentna, z której można zrobić taką ustawę, jaką by sobie Wysoka Izba życzyła. Ona ma taką prostą konstrukcję, że jest artykuł pierwszy, który mówi, jakie stanowiska podlegają lustracji. To jest rzecz trywialna, no głosujemy. Ministrowie, tak, nie. Wiceministrowie, tak, nie, wojewodowie, tak, nie, sędziowie, tak, nie, radcy prawni, tak, nie, zajmujący stanowiska powyżej pułkownika w resorcie spraw wewnętrznych, tak, nie, to można też po prostu uzyskać taki kształt, jaki sobie życzymy, wąsko, szeroko, ilość stanowisk zwiększyć lub rozszerzyć, jak kto lubi, prawda? No i jest artykuł trzeci, który mówi, również w sposób dosyć precyzyjny, kto tych stanowisk nie może zajmować. To więc pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa, tak, nie.
tajni współpracownicy, tak, nie, a drugiego zarządu Wojska Polskiego, tak, nie, kto, jak, prawda? Pracownicy aparatu partyjnego, znowu, szczebla, Komitetu Centralnego, tak, nie, wojewódzkiego, tak, nie, gminnego, no, to wszystko daje się ustalić, prawda? Dlatego ta ustawa jest tak straszliwie nielubiana, jest niezwykle klarowna i niezwykle łatwa do przeprowadzenia. Poza tym, proszę, zarzuty, że ta ustawa na przykład narusza czyjeś prawa wyborcze, jest totalną bzdurą. Akurat na przykład my w tej ustawie regulujemy to w ten sposób, że jeżeli chodzi o wybory, to każdy zgodnie z konstytucją musi, może sobie kandydować, kim by nie był. Ciąży tylko na nim jeden obowiązek, poinformowania swoich wyborców, kim on jest, i wtedy jego akta mają być ujawnione. No ale to jest chyba normalne, to jest normalne prawo obywatela do informacji. Poza tym dane pochodzące z ministerstwa, bo tu się mnóstwo tworzy na ten temat jakichś przedziwnych mitów. Ta opinia, która tu dociera, jest, pochodzi z jakichś zupełnie różnych źródeł i raczej chodzi o zaciemnienie obrazu niż jego wyjaśnienie. Przede wszystkim utrzymujemy tutaj taką sytuację, żeby maksymalnie nie doprowadzić do pokrzywdzenia w jakiś sposób ludzi. Sprawa odbywa się pomiędzy osobą, która ma dany urząd zająć, a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Jest tu całkowicie sprawa dyskretna. Chcesz zostać ministrem, zwracasz się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby ci napisali, czy figurujesz, czy nie figurujesz. Dostajesz odpowiedź. I teraz jest twoja wolna wola. Na przykład, że figurujesz. Teraz jest twoja wolna wola. Albo chowasz to do kieszeni i mówisz, mnie stanowisko ministra w tej chwili nie interesuje, mam inne plany, wyjeżdżam za granicę, nie ma. Żona mi zachorowała. Albo uważam, że jest to wyjątkowo krzywdzące, że miały miejsce jakieś fałszerstwa, czy co. Fałszerstwa, że tam nie ma mowy o fałszerstwa w tej chwili. To jest po prostu jeden wielki mit, który jest rozszerzany wśród osób, które w ogóle nie wiedzą, jak to było zorganizowane. Wtedy zwracam się, jest komisja pod przewodnictwem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prowadzi pełne dochodzenie, ustala zakres pracy, charakter pracy, to wszystko, co się daje ustalić. W tym momencie sprawa ulega wyjaśnieniu. Więc wydaje mi się, że ma to mnóstwo walorów, które mogłyby tą ustawę uczynić w węższym lub w szerszym kształcie bardzo dobrym narzędziem. Panie senatorze, Przepraszam. Pan powiedział, że fałszerstwo jest niemożliwe, a czyszczenie? No nie, no proszę pana, co znaczy czyszczenie? Bo proszę pana, 800 tysięcy akt wyjechało po prostu, więc jeżeli chodzi o czyszczenie, to już możemy powiedzieć, że były zniszczone. Tyle, że proszę państwa, no oczywiście, że pewne rzeczy mogą w jakiś sposób wypłynąć. Proszę państwa, myśmy żyli w kraju biurokratycznym, gdzie wszystko było pisane w 5 czy w 10 egzemplarzach. No i wobec tego, jak nie jest tu, to jest tu, to jest tu, nie jest w teżce agenta, to jest w teżce oficera prowadzącego, jak nie jest w teżce oficera prowadzącego, to jest tak zwanej teżce obiektowej albo dotyczące sprawy śledczej, to jest mnoży się. Rzeczywiście wycofanie jakiegoś agenta z tych akt jest praktycznie niemożliwe, no bo potem jeszcze się nagle okaże, że w wydziale finansowym jest jakieś gdzieś tam pokwitowanie, albo w dziale paszportowym jakieś jego wiatr. To się nie daje zrobić, za tak jak się nie dało, po 45, po 50 latach nie dało się zatuszować sprawy Katynia. No okazało się, że akta są jednak, jak poszperano tu, to one wylazły. To tylko jest kwestia dobrej woli. Ja zresztą byłem u pastora Gałka, oglądałem, tam mi łatwiej było się zapoznać z tymi archiwami, muszę powiedzieć. I bardzo z dużą szczerością, rzetelnością i sympatią pan pastor oprowadził mnie po tych aktach Stasi. No i mnóstwo ciekawych rzeczy się na ten temat dowiedziałem. Chyba i rzeczywiście fałszerstwa są czymś zupełnie wyjątkowym. To oprowadzone przecież jak księgi hipoteczne. Wpis po wpisie księga jest, data, numer, kryptonim, zadania, oficer prowadzący. Następna data, kryptonim, oficer prowadzący i tak dalej. No to jeżeli by to negować, no to możemy tak samo zanegować księgi hipoteczne. I w tym momencie w ogóle obrót prawny w Polsce, żeby spadał niż obrót. Metryk zniszczony nie było? Były, ale nie, na przykład nie księgi ewidencji agentów. Wobec tego rzeczywiście często może być trudność w ustaleniu stopnia zawinienia poszczególnej osoby, stopnia jej aktywności, jeżeli akta zostały zniszczone, ale fakt wpisania bądź nie wpisania jest faktem pozadyskusyjnym. Proszę następne pytanie.
Ja mam takie pytanie. Z Pana wypowiedzi wynika, że technicznie przyspieszenie, powiedzmy, procesu reform jest niemożliwe. Zachowanie kierunku jest bardzo trudne i dyrektor naszego instytutu właściwie zaproponował znalezienie drugiego Piłsudskiego, który by sprawę, powiedzmy, wziął w swoje ręce. Jak Pan sądzi, kto mógłby być nim, czy prezydent, premier, powiedzmy, czy Pan Moczulski, Pan Kaczyński, który by prowadząc, powiedzmy, te reformy trochę autokratycznie, tak z zachowaniem, powiedzmy, jak największej procentów demokracji mógł, powiedzmy, opierać się naciskom Wschodu i pochwałą Zachodu, bo Zachód bardzo chwali właśnie sobie obecną sytuację, powiedzmy, w Polsce. Proszę Pana, więc ja takim zwolennikiem w ogóle takiej koncepcji nie jest. Po prostu. A to z tego powodu, że ja uważam, że po prostu jak się pojawia Piłsudski, to się Piłsudski pojawia. Piłsudskiego nie można mianować. Piłsudski się urodził, Piłsudski działał, Piłsudski... Była taka sytuacja, że to on, Piłsudski, swoim działaniem i swoją postawą zbudował autorytet urzędu, a nie odwrotnie, że urząd będzie budował jego autorytet. Podobna była sytuacja zresztą de Gaulle. Kiedy de Gaulle obejmował władzę, on miał poparcie 80% społeczeństwa i 60% w parlamencie. I to de Gaulle swoim autorytetem budował urząd prezydenta, a nie urząd prezydenta budował de Gaulle. I to jest bardzo ważne. I w obecnej sytuacji, jeżeli mamy sytuację taką, jaką mamy, i przywódców mamy tylu, ilu mamy, a możemy mieć jeszcze w każdej chwili dużo więcej, prawda? Bo wodzów u nas obfitość. No to może by ten model nie jest dla nas w tej chwili modelem najlepszym, bo się nagle okaże, że był tylko 51%, a drugi 49%, a w wyborach wzięło udział 20%, no i ten nasz idol, autorytet ma wybrany został przez 10% czy 15% społeczeństwa, co bardzo łatwo może zdarzyć. Poza tym muszę Panu powiedzieć, że o ile ja wyobrażam sobie zawieranie kompromisów na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie programowej, to ja sobie nie wyobrażam możliwości zawierania kompromisów na płaszczyźnie wodzowskiej. Jak przekształcić Kaczyńskiego w Moczulskiego? Jaki kompromis tu może być? Jak? No jak? Prawda. Wobec tego mnie się wydaje, że możemy się teraz po prostu raczej skupić na rzeczywiście bardzo głębokim przeanalizowaniu sytuacji i stworzeniu paru sensownych kierunków rozwoju państwa. I moim zdaniem to byłoby można lepiej na ten temat się dogadać po prostu. Już w tej chwili bez wodzu. Może w takim systemie właśnie parlamentarno-gabinetowym. Nie chodziło może o wynajdywanie, może ktoś to odczytał intencje. Chodziło o to, że szybkie działanie prawne jest możliwe nawet w gorszej sytuacji. Nie chodziło o przywołanie określonej osoby. Szybkość działania jest możliwa i tutaj był raczej przy tych stronach opieszałości parlamentu, tak, któremu lepiej opierać się na starym prawodawstwie. Żona, ja tu powiem coś zupełnie zgodnego z tym, co on traktuje, można powiedzieć, prowokacyjnego. Uważam, że jedną z ważniejszych, z większych zalet demokracji jest to, że jest opieszała. Bo ona po prostu daje społeczeństwu czas, ażeby to prawo wchłonąć. Ażeby to prawo normalnie zaabsorbować, ażeby to prawo nie było narzucone, tylko żeby w jakiś sposób wynikało z całej tradycji i sposobu życia społeczeństwa. Zdecydowanie tak. Chodziło tylko o to, że też demokracja nie może funkcjonować opierając się na autorytarnej konstytucji, więc to była cała geneza rozgraniczenia. Gdzie jest następne pytanie? Pani Martyniaka. A jaka jest Pana opinia jako z jednej strony kogoś, kto zajmuje się sprawami praw człowieka w Senacie, a z drugiej strony kogoś, kto dołączył się do partii Jana Olszewskiego. Jaka jest Pana opinia na temat aborcji? Proszę Pani, ja się dołączyłem do swojej partii. Przepraszam, tak. Jak Pan dzieje, ale to jest tak, ja dobrze. Ale jaka jest Pana opinia na temat aborcji, bo to wydaje mi się trochę bardziej... Taka, jaka była, ja zajmowałem bardzo jednoznaczne stanowisko. I teraz wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Taka była, nic się nie zmieniła. Proszę Pani, zresztą w naszym klubie już ustalili, że w tej sprawie nie ma żadnej dyscypliny głosowania, czy jakiegoś dyscypliny zajmowania stanowiska, że myśmy na przykład z senatorem Piesiewiczem na komisji praw człowieka, którą przed wyjazdem swoim zwołałem, no wnieśli cały szereg
poprawek liberalizujących. I senator Piesiewicz będzie, to też członek RDR-u, będzie na Senacie referował, chyba już referował. Ja muszę pani nie zapytać. Przepraszam, my nie wiemy, jaki pana liberalizm. Zdecydowanie liberalizujący. Znaczy, ja na przykład ja postulowałem na przykład dopuszczenie również możliwości przerwania ciąży w wypadkach bardzo trudnej, dramatycznej sytuacji ekonomicznej. Proszę następnego. Panie senatorze, ja mam tutaj 12 pytań i mam taką propozycję, żeby pan, które pan zechce z tych pytań wybrać sobie, pani pan, bardzo proszę, żeby pan wybrał, bo chodzi nam o czas. Nie, proszę, ja to panu pytanie przedłożę i niech pan... Nie napisane? Senator, napisane. Niech pan senator decyduje. Chyba czwarte, piąte. Aha, na będzie napisane. Może zacznijmy od pierwszego. Jaka grupa polityków wyeksponowała stanowisko Tymińskiego na kandydata do prezydenta, kto opracował plan tej zagadkowej gry wyborczej? Proszę pana, ja myślę, że po prostu pan Tymiński. Nastroje w kraju były na tyle kontestacyjne wobec rządu Tadeusza Mazowieckiego, że właśnie to była jedyna szansa Tymińskiego i on w tym momencie rzeczywiście na tej kontestacji zafunkcjonował. Jaka grupa polityków tak bardzo zależy na niekaralności zastosowania aborcji? Co się z tą sprawą kryje? Proszę pana, ja myślę, że przede wszystkim ma tak zwany zdrowy sens. To znaczy ja po prostu uważam, że na pewno aborcja nie może być środkiem zapobiegania ciąży. Ale walka z aborcją przy pomocy prawa karnego w moim przekonaniu jest po prostu całkowicie błędna. Jest całkowicie błędna, jest całkowicie niefunkcjonalna. To znaczy buduje się w ten sposób ustawę, powiedziałbym, no bardzo godzącą w najbiedniejsze kręgi ludzi. Bo oczywiście ci, których na to stać, albo będą mogli dokonywać zabiegów po bardzo wysokich cenach w Polsce, albo po prostu wyjechać za granicę. Natomiast z punktu widzenia samego problemu ta ustawa nic nie załatwi. I ja uważam, że można było ustawę zbudować bez całej koncepcji karnej, wprowadzając po pierwsze no właśnie pewną oświatę seksualną o sposobach zapobiegania ciąży, wprowadzając opiekę socjalną nad matką i dzieckiem i tworząc ku temu odpowiednie warunki. I to są te zasadnicze elementy. I na zakończenie, co byłoby już niezwykle efektywne, zamiast wprowadzić karanie, zlikwidować możliwość przerywania ciąży w gabinetach prywatnych. Proszę bardzo dopuścić w całym zakresie, ale w szpitalu. To znaczy po złożeniu odpowiednich zaświadczeń, odpowiednich kontaktach, konsultacjach i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to byłby ten skuteczny środek, który by przynajmniej o 50% wszystko obciął. I nie trzeba się było odwoływać do, no powiedziałbym, niezwykle drastycznych, a niekiedy powiedziałbym wręcz średniowiecznych pomysłów, jak na przykład niedopuszczenie przerywania ciąży w wypadku wskazań wynikających z badań prenatalnych. No nie stać nas, proszę pana, na to. Proszę pana, bo to są wszystko, proszę pana, świetne pomysły teoretyczne i mnóstwo posłów doskonale wszystko wie, tylko mało kto jeździ po domach małego dziecka, tak jak ja to czasami robię. Że na przykład w domu Bodłena w Warszawie, jednym z najlepszych domów, 5-letnie dzieci nie mówią, bo nikt z nimi nie rozmawia. A to jest najlepszy dom, jeden z najlepszych. A przyjeżdżam już do mojego województwa, do jednego z takiego domów i co ja widzę? No widzę takiego biednego debilka przywiązanego do kaloryfera, bo się moczy i siedzi przywiązany na nocniku do kaloryfera. Proszę Państwa, to jest również skazywanie pewnych ludzi w tych naszych warunkach na tortury do końca życia. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Proszę następne pytanie. Damy pani. Ja chciałabym tylko zapytać, dlaczego temat aborcji stał się tematem zajmującym całą społeczność polską i emigrację. Bo każdy się na tym zna. Podczas pilnych, ważnych problemów, dziesiątki i setki, to wynajmujemy temat zastępczy. Chociażby dzisiejsze spotkanie nie to jest tematem, a już tyle sygnałów o aborcji. Moje zdanie, z
człowieka zabić i jak go zabić, w jakich warunkach, a całe tysiące złoczyńców, zdemoralizowanych psychicznie, groźnych, nie dających żadnej rękojmi do resocjalizacji ich dla społeczeństwa. Utrzymujemy przy życiu, utrzymujemy w luksusowych często warunkach, na nich płacimy. Ja w więzieniu PRL-owskim byłam i ci sami, którzy mnie więzili, dalej rządzą i ci sami, którzy mi pisali ten życiorys, dalej rządzą, ale to nie od to jest ważne. I właśnie utrzymujemy bezkarnie, nie chcemy my, tu zebrani my, nie chcemy się zająć. My udajemy, że się chcemy zająć, ale nie chcemy się zająć naprawdę popchnięciem tej naszej ojczyzny do przodu. Te głosy o aborcji to jest jej powstrzymywanie, bo chcemy ulgę, znaleźć taki wentyl, żeby czas zająć. Nie to jest ważne. Ja się nie wypowiadam, czy powinna być, czy nie powinna. Podobnie chyba do pana senatora uważam, że za mało, tym bardziej za małe mam doświadczenie. Jednakże uważam, że odpowiedź za nienarodzone dziecko, bo to jest człowiek i dziecko, tej odpowiedzi nikt nie ma prawa z żyjących podjąć i żaden decydent nie może ocenić, czy ono się ma narodzić, czy się nie ma narodzić. Mogłabym tu zilustrować swoją siostrzenicą, której 20 parę lat temu pan doktor i inni tam z rodziny, akurat siostrze, radzili koniecznie bezwarunkowo usunąć ciążę. Tylko że ta jedna osoba powiedziała nie. I wszystkie teorie medyczne i wszystkie inne diabeł wziął. Dziecko się urodziło, żyje i ma swoich dwoje dzieci. I kiedy to dziecko dorosło i skądś się dowiedziało, kto był za jej usunięciem, wierzcie mi państwo, ta osoba dorosła, kulturalna do dziś ma pewien uraz do tamtych doradców wobec innych. Ale oddaję odpowiedź. Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Chciałem jedną rzecz próbować powiedzieć, że oczywiście obowiązku usuwania ciąży nie ma, prawda? Każdy może to robić, rozstrzygać własnym sumieniem i nie należy tego zastępować przy pomocy prawa karnego. Bo jeżeli byśmy zaczęli realizować dekalog przy pomocy prawa karnego, no to tam mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Tam jest niewierność małżeńska, można by do lat 5 i tak dalej. No, można by tą sprawę rozwijać. Tak. Więc proszę, ja dlatego wolałbym sprawy sumienia oddzielić od sprawy poza tym. Bardzo przepraszam, wypowiedziała pani swój pogląd. Nie rozwijajmy dyskusji na temat przypadku jasnej odpowiedzi. Poza tym, proszę państwa, a tak już tam wiosenę, mi się zawsze przypomniała zasada Parkinsona, że jak w parlamencie brytyjskim jest kwestia przyznania 200 milionów funtów na budowę ośrodka atomowego, dyskusja jest, dwie osoby występują i jest głosowanie, przechodzi albo nie przechodzi. Jak jest kwestia podniesienia płacy sprzątaczce, dyskusja trwa około 2 dni, bo każdy po prostu wie, o czym mówi. No. I tu jest cała sprawa. Panie senatorze, jak pan ocenia to, co się dzieje teraz wokół sprawy Wachowskiego? Czy pan sądzi, że Kaczyński kłamie, czy nie? Nie chciałbym być za sędziego, że tak powiem. Ja po prostu Jarka Kaczyńskiego znam, współpracowałem z nim od 1977 roku. On pracował u mnie w Komisji Interwencji KSS KOR. Jest doktorem prawa, człowiekiem poważnym. Ja materiałów nie oglądałem. Teraz jest człowiekiem poważnym, no i nie ma powodu, żeby sądzić, że tych materiałów nie ma sprawy. Dziękuję. Następne pytanie. Pan Andrzej. Ja chciałem zapytać, jest pan członkiem ruchu dla Rzeczpospolitej, należy pan do opozycji, która jakby chciała zmienić istniejący układ. Czyli można rozumieć to tak, obalić rząd, zastąpić to rządem, który jest w tej chwili, składający się z partii, który jest w tej chwili w opozycji, ewentualnie doprowadzić do nowych wyborów. Jak pan to widzi w sferze praktycznej? Jakie są możliwości praktycznego działania? Bo wydaje mi się, że nowe wybory, czy nowy rząd, czy zmiana istniejącej sytuacji może tylko całą sytuację pogorszyć. Znaczy może znowu doprowadzić do tarć, mogą przede wszystkim zdobyć jeszcze większy klub parlamentarny, może być, mogą mieć komuniści po tych wyborach. I w sumie to takie życzeniowe myślenie, że jest czarno, jest źle, może doprowadzić do destabilizacji
Polski do utraty wiarygodności międzynarodowej, którą jakby wydaje się, że w tej chwili trochę Polska zdobywa, a jest to jakby z tego punktu widzenia, stąd my możemy to obserwować, jest to sprawa no, kardynalna, bardzo ważna. Tutaj Amerykanów nic nie obchodzi. Nie obchodzi się Polską rządzą kryptokomuniści, czy nie, byleby to był kraj stabilny, w którym być może można inwestować. I jeszcze chwilę mi jedno zdanie dodać. Proszę pana, ja przede wszystkim jednej rzeczy absolutnie nie mogę przyjąć, którą pan powiedział, że społeczeństwo czarno widzi, ponieważ ja czarno widzę. No nie, ja czarno widzę, bo społeczeństwo czarno widzi. Mój wpływ na to, czy społeczeństwo to będzie widziało tak czy inaczej, czy dojdzie do strajków, czy dojdzie do wystąpień, to mój wpływ na to jest rzeczywiście dość, powiedziałbym, ograniczony. I to nie ja to stymuluję, tylko to stymulują kolejne posunięcia rządu i sposób kształtowania się w tej chwili gospodarki i sytuacji w państwie. Takie zagrożenie rzeczywiście istnieje. Jeżeli ja jestem w opozycji, to nie żeby to stymulować, tylko żeby rząd przestrzegać, żeby pewnych głupstw nie robił. I żeby na przykład zaprzestać ideowej prywatyzacji. Prywatyzacji na przykład jako idei, bo u nas mamy do czynienia z prywatyzacją nie jako procesem ekonomicznym, tylko prywatyzacją po prostu taką samą ideową, jak była w 1945-1948 roku u państwa wiemy. Dokładnie tak samo. I proszę pana, i pewnych rzeczy, że na przykład uważam, że należy w warunkach państwa, które nawet powstawało w oparciu o bardzo egalitarne poglądy społeczeństwa, na przykład należy dać dużą rolę w procesach prywatyzacyjnych, na przykład akcjonariatowi pracowniczemu, o czym absolutnie nie sposób jest rządu przekonać. A uważam, że był ten z efektywniejszym sposobem. No i tak to proszę pana, a proszę pana, sposoby działania. Nie, proszę pana, ja po prostu uważam jedną rzecz, że w tej chwili jakieś zasadnicze zmiany rzeczywiście mogą się odbyć tylko poprzez odwołanie się do społeczeństwa, poprzez zmianę całego układu sił politycznych. Ale żeby się do tego społeczeństwa odwołać, trzeba było po prostu podnieść świadomość tego społeczeństwa. Ja. To jest zadał pan pytanie. Tak, nie możemy tworzyć dyskusji, bo w ten sposób nie ma żadnej dyscypliny. Proszę pytanie pana Czykajewskiego. W sprawie afery karabinowej, panie senatorze, krytykował postępowanie władz w tej sprawie. Chciałbym przypomnieć, że to również powinno objąć rząd Olszewskiego. Przecież to za rząd Olszewskiego sprawa się zaczęła. Ale pytanie dotyczy czego innego. Bazując na pana kontaktach ze społeczeństwem, jak pan odbiera zdanie, no nie wszystkich oczywiście, ale jakiejś tam części opinii publicznej, z którą pan się spotyka, jakie są nastroje wobec tej piątki z afery karabinowej w kraju? Proszę pana, to może zaczniemy już od Olszewskiego, że tak się składa akurat, że rząd Olszewskiego był właściwie rządem bez ministra spraw zagranicznych. Że jeżeli minister spraw zagranicznych wbrew opinii Rady Ministrów był w stanie podpisywać traktat z Rosją wraz z 7 paragrafem, to w tym momencie co tu mówić o aferze karabinowej? Więc ta odpowiedzialność tu się bardzo jednoznacznie w jednym resorcie składa. Natomiast problem problemowany jest dla mnie dużo, dużo głębszy. Muszę powiedzieć, że jest jeden z najbardziej niedogodnych problemów, z którymi miałem w ogóle do czynienia. Moja sytuacja to jest bardzo trudna w tej sprawie. No, po pierwsze dla mnie jest zdecydowanie 5 ludzi, przedstawicieli spółki ATS i z holdingu wojskowego zajmujących się handlem bronią, którzy w tej chwili dotarli do Stanów Zjednoczonych. No i jest dyrektor Szwonder z zakładów radomskich. Ja tą sprawę badałem. Tak jak ja to widzę, no to jednak motywy tutaj były dość różne. Jeżeli chodzi na przykład o dyrektora Szwondera, to dla mnie raczej nie podlega wątpliwości, że jeżeli on nawet podjął działania nielegalne, co do czego nie ma żadnej pewności i żadnych dowodów, to na pewno on to robił po to, żeby zakład Waltera mógł kolejne pół roku pracować. I to jest, że tak powiem, ta część humanitarna. Ja osób, które w tej chwili zostały deportowane, charakteryzować nie będę. Każdy wie, kto to jest. Tu nie ma bardzo na ten temat mówić. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że jest dla mnie, jako senatora III Rzeczypospolitej,
jest rzeczą nie do przyjęcia. A żeby obce mocarstwo podejmowało prowokację wobec polskiego przedsiębiorstwa, prowokację prowadzoną przez tajne służby śledcze Stanów Zjednoczonych. To jest expressis verbis napisane we wniosku ekstradycyjnym Stanów Zjednoczonych. Bo to po prostu godzi w naszą suwerenność. I to mnie bardzo głęboko oburza. Bo po to my mamy swoje służby specjalne i nie jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi ani w stanie wojny, ani w stanie napięcia, tylko mamy po to służby specjalne, że oni mają informacje na temat jakichś działań nielegalnych na terenie Polski, łamiących embargo, to mogą to przekazać do naszych służb specjalnych i te się tym powinny zająć. I takie jest moje stanowisko, bo w przeciwnym wypadku cierpi na tym po prostu powaga państwa. No natomiast teraz, proszę Państwa, z kolei już między nami, no muszę powiedzieć drugą stronę. Znaczy, proszę Państwa, jeżeli ja nie mam zaufania do naszych służb specjalnych, to dlaczego Amerykanie byli I tu znowuż powracamy do tego problemu, do ilustracji, że państwo nasze nie będzie w stanie odzyskać powagi i uznania międzynarodowego, jeżeli my tych rzeczy nie zrobimy. No jeżeli zastępcą szefa Urzędu Ochrony Państwa będzie oficer pierwszego departamentu SB, no w tej chwili pan Janusz Czempiński, no na przykład ostatnie mianowanie. No jak to jest? No ja się pytam, jak to jest możliwe, kiedy jego koledzy z pierwszego wydziału tutaj handlują pewnie bronią, a on ich kontroluje, no gdzie? No, ludzi. Przecież wreszcie to trzeba rozdać. Kto tych ludzi mianował na te stanowiska? No aktualnie mianowała pani zastępcę szefa, mianuje pani premier. Proszę następne pytanie. To nie jest następne pytanie, to jest sam przyczynę ochrony karabinowej. Wiceminister Mrozienic, był ambasador Polski w ASZ-cie, człowiek już z nowego naboru dyplomatycznego. No był u mnie na komisji. Oświadczył w sprawie ochrony karabinowej, że ci panowie byli wiadomo, w związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma ochoty interweniować w tej sprawie. Co pan sądzi o takim, panie senatorze, postawie ministra spraw zagranicznych? Nie, nam tego minister Mroziewicz nie powiedział. Natomiast rzeczywiście mam pretensje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że w tym momencie powinno było wystosować parę gorzkich i ostrych słów właśnie na temat organizowania prowokacji. I ja sądzę, że sprawa byłaby już w tej chwili dawno załatwiona, gdyby było bardziej jasne, bardziej zdecydowane stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proszę Państwa, ostatnie dwa pytania. Proszę, proszę Pani. Było powiedziane, że wynika, że absolutnie kluczowa jest sprawa lustracji, weryfikacji. Jednocześnie właściwie również to wszystkiego, co słyszymy, a także z tego, o czym czytamy i co wiemy, wynika, że właściwie nie ma instytucji wiarygodnych. Bo Instytut Piłsudskiego Sejm, który parę miesięcy, który w 1992 roku, czy nawet wcześniej, uchwalił lustrację, a potem po 6 miesiącach w panice się z niej wycofał. Jeżeli chodzi o organy prawa, ścigania przestępstw, ta sama historia. To są wszystko ludzie, którzy się wywodzą przy ogromnej większości, wywodzą się z okresu komunistycznego. Właściwie na Boga, kto ma te wszystkie reformy w sposób demokratyczny, jeżeli przyjmujemy, że mają się demokratycznie jakoś realizować, to jak to ma być zrobione? Ja naprawdę widzę tu kwadraturę koła. To koło jest troszeczkę kwadratowe, dlatego ja naprawdę mówię tak, że tak, jeżeli do końca, co ja wierzę, co rzeczywiście może zmieniać. No to nie gra polityczna, nie przesuwanie pionków stąd, tu, stamtąd, tam, no tylko próba ponownie stworzenia jeszcze raz szerokiego ruchu społecznego, próba obudzenia wśród ludzi nadziei, entuzjazmu i nauczenia, dotarcia do nich z pewną wiedzą. Proszę Państwa, no tak to musi być, jest to droga bardzo długa, bardzo żmudna, ale mnie się wydaje, że po prostu inne nie ma. Dziękuję.
Proszę o ostatnie pytanie. Pan już miał pytanie, jeśli proszę. Pan mówi o dotarciu do świadomości społeczeństwa. Długa i żmudna droga, to znaczy jaka to jest droga i ta rzetelna informacja, czy jest możliwość na rzetelne informowanie społeczeństwa w obecnych warunkach? Proszę Pani, więc ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, to ja rzeczywiście w tej chwili mam poważne obawy, czy one mogą ten obowiązek wykonywać, czy to się z tego obowiązku wywiązuje. Wydaje mi się, że przekazy pochodzące z większości naszych mass mediów mają charakter zdecydowanie jednostronny. Co więcej, muszę powiedzieć, że chyba fakt, że chciałem, że tak powiem, radio i telewizję od partyjnej. To znaczy, żeby nie była ani ZHN-owska, ani UDECK-a, ani KLD-owska, ani PZPR-owska, tylko żeby była publiczna. I to jest również coś, co się właściwie w głowie nie mieści. Żeby nie była ani prezydencka, ani rządowa. To jest również coś, co się w głowie nie mieści. Także jak przyszedł tylko pan Pawlak, to drugiego dnia w nocy mi przyniósł dymisję. Także walka o te mass media, taka właśnie komunistyczna walka się toczy. Kto tym zawładnie? Czy Belweder, czy rząd, czy kto? I to jest, proszę Pani, bardzo poważny problem i ta ustawa, którą żeśmy w tej chwili przyjmowali, jest to marna ustawa, która wcale wiele nie zmieni. Ale ja się boję, że tej ustawy lepszej też bym nie potrafił napisać. Tu jest bardzo duży kłopot, że tu trzeba trafiać również już do odbiorcy o pewnej świadomości. Proszę Pani, co ja chcę robić? Ja chcę, proszę Pani, po prostu pozbierać trochę ludzi dobrej woli, którzy mają trochę czasu, którzy mają pewne poglądy, którzy wypracowują pewne koncepcje. No i dotrzeć z nimi do ludzi, żeby ludziom opowiadali, jak można budować państwo demokratyczne. Co to jest na przykład akcjonariat pracowniczy i jak się mają w swoim zakładzie pracy zorganizować. I tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia tych tematów. I zacząć z tym krążyć po prostu. Bo wydaje mi się, że w tej chwili, no pewnie gdyby były pieniądze, no to można by mieć gazetę, radio lub telewizję, ale pieniędzy nie ma. Nawet muszę powiedzieć, na to jeżdżenie też pieniędzy nie ma. Więc to będzie bardzo trudny problem. Proszę Państwa, nie ma pieniędzy. Proszę. W ogóle, czy obiektywną prawdą jest, że nie może być tych pieniędzy? Czy to już jest absolutnie... Żołanie, jeżeli ja mówię o RDR-ze, to o RDR-ze to mówię, to powiedziałbym nawet z pewną satysfakcją. To jest jeden z nielicznych rządów, który nie utworzył żadnej fundacji, żadnej struktury, żadnego biznesu, prawda? Także rzeczywiście tych pieniędzy często na opłacenie sali nie ma. Także tak to wygląda. Ale chodzi mi o pieniądze dla Polski. To rzeczywiście jest niemożliwe, stracone. To, co się rozpłynęło, rozkradzione, wypłynęło, jest nie do reunifikacji na rzecz polskich. No i to są bardzo trudne rzeczy. Bardzo trudne rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o reunifikację. Ale ja, proszę Pani, akurat muszę powiedzieć, że ja bym tego nie wypuścił. Ja sądzę, że pewne reunifikacje mogłyby być, mogą być niezbędne. I że administracja musi być i reunifikacja zagrabiona. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy chyba spektrum pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.